Na 36. sesji Rady Gminy Kościelec szczególnymi gośćmi były uczennica klasy 8 szkoły podstawowej w Trzęśniewie Karolina Stachowiak wraz z mamą Małgorzatą. Obie panie, pełne poświęcenia i determinacji, udzieliły pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce na drodze krajowej 92 przy wyjeździe z koła. Karolina z mamą zostały zaproszone na sesję, aby w uroczysty sposób podziękować im za ich bohaterski czyn. Tak, dzisiaj dokonamy szczególnych podziękowań i szczególnych gratulacji, bowiem nasze mieszkanki gminy Kościelec, a konkretnie Trzęśniewa, udzieliły pomocy, pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego. A wiemy, że bardzo często jest tak, że ta pierwsza pomoc ma ogromny wpływ na uratowanie ludzkiego życia czy zdrowia. Gratulacje pragnę złożyć na ręce pani Małgorzaty Stachowiak i jej córki pani Karoliny Stachowiak. Ja poprosiłbym może, aby te panie podeszły tutaj do nas. Zapraszam również bardzo serdecznie pana prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie, drucha Mirosława Rosę, bowiem do tej jednostki właśnie należy tutaj uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie, Karolina Stachowiak. Olbrzymie gratulacje również dla jednostki. No, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dumni z tego powodu, że mamy mieszkańców, takich właśnie mieszkańców, którzy w sposób właściwy i konkretny reagują na takie sytuacje. Ja może poprosiłbym teraz drucha prezesa o to, aby może parę słów powiedział na temat Karoliny, bo no, widać, że ona potrafi profesjonalnie, tak, zajmować się takimi sprawami. Jest po prostu do tego, z tego co wiem, przygotowana i robi to naprawdę doskonale. Bardzo proszę, panie prezesie, może pan prezes chciałby. Pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni radni, no cóż, mogę powiedzieć, jestem niezmiernie dumny, jaki prezes tej jednostki, tutaj druhna Karolina Stachowiak, jest w naszej jednostce, jest tu w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Muszę państwu powiedzieć, że wiedzę składanej pierwszej pomocy, czyli udzielania pierwszej pomocy, ma bardzo ogromną. Bierze czynny udział w różnych szkoleniach z KPP i bardzo chętnie udziela się w tej jednostce. Ja jako szef tej jednostki, zarówno w imieniu swoim, jak i całego zarządu, wszystkich ruchów, gratuluję tego wysiłku i tej decyzji, jaką podjęła w przypadku drogowym, który miał miejsce w miejscowości Gozdów. Zajęła się, z tego co ja wiem, zajęła się tym panem, czyli kierowcą, można mówić, profesjonalnie. Nawet żona, z tego co wiem, kierowcy, mówiła, że ma słuchać tej dziewczyny i ma wykonywać te polecenia, które ona wydaje. No i tak było. Natomiast mama zajęła się dwójką dzieci, małych dzieci, które przejęła do swojego samochodu i opiekowała się w tym aucie do momentu przybycia służb ratowniczych w postaci Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej. Także ja jeszcze raz ze swojej strony gratuluję i naprawdę jesteśmy dumni z siebie. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo. I to jest list gratulacyjny może dla Karoliny. Tak, oczywiście z bonem. Gratulacje. Naprawdę jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo dumni. No i prezesowi oczywiście. Też panie prezesie, naprawdę coraz częściej, coraz głośniej słychać o jednostce. Także cieszymy się niezmiernie. Karolinie i jej mamie gratulujemy wzorowej postawy. Społeczność gminna jest z was dumna.